Hej, 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 siaszskim tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. Gramy, moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy Isaaciem, z tego, że właściwie przeszliśmy już praktycznie wszystko. Nie chcę grać na celarze, naprawdę nie chcę grać na celarze. Przeszliśmy praktycznie wszystko i zagrajmy sobie pod for fun. PHD, dostaliśmy na start PHD, Better Pills. O tak, widzimy jakie są pilsy. I mamy profit. Mamy duży profit. O tak, start jest bardzo przyjemny. I mamy Soul Hearta i mamy kluczyka. Kluczyk się bardzo przyda do Treasure Roomu. I raka dostaliśmy, o mój Boże, jej! Cancer! Moi drodzy, wow. W końcu nie muszę tryhardować po różnego rodzaju osiągnięcia na hardzie. Chyba, że w przypadku Blue Baby. Wow, zrobił mnie w konia. Zjebałem. Co ja gadam, Blue Baby? The Lost, chciałem powiedzieć The Lost. Więc możemy sobie grać teraz 100% pod for fun, po prostu żeby przejść. A nie ma lepszej postaci do fanu, jaką jest Isaac z tym losowaniem przedmiotów. Zjebałem. Jak wystrzelił sukinsyn, nie? Jak skubany wystrzelił. Ładnie to, tak? No dobra, lecimy dalej. Steven. Steven nie jest żadnym problemem. To jest właściwie, no... Gemini, tylko że jego braciszek się szybciej odłącza. A że mamy raka. No cóż, nie muszę mówić, jak to się skończy. Rak jest jeden z najsilniejszych trinketów. Jestem bardzo szczęśliwy, że wpadł mi w pierwszym stage'u. Nie, oberwałem. Ale whatever, i tak nie dostaniemy się do Satana, do Devil Room w sensie. Ponieważ to jest pierwszy stage. I możemy w sumie pozwiedzać jeszcze jedno pomieszczenie, bo jest szansa. Jest, moi drodzy, szansa, że wleci nam bomba. A do bomby właściwie chciałbym pójść. Jest też opcja, au, że gram jak gówno. Nie. Czyżby to był... To jest ten dobry Steven! O mój Boże, to jest ten dobry Steven. Wiecie co, pieprzyć to. Lecimy dalej. Wow, w końcu trafił nam się dobry Steven. Jaki to był mały przecież procent szans na to. Ciągle nam ten beznadziejny Steven się pojawiał. A teraz mamy Stevena, który jest super, moi drodzy, który jest super. Chodźmy górą. Chodźmy górą, moi drodzy. Mamy w ogóle, wow, mamy uśmiechniętą główkę nad nami. Ile mamy obrażeń? Mamy 3 paski obrażeń. Ten Steven nie daje dużo obrażeń, ale daje troszkę więcej, więc jest tak worth, moi drodzy. Weźmiemy, podeczymy się, idziemy na górę. Do Curse Roomu, do Sacrifice Roomu pójdziemy... Do Kerstrumu właściwie, pójdziemy potem, po pokonaniu bossa, gdyż jeżeli wejdziemy teraz, to będzie bardzo smutny moment w moim życiu, kiedy się okaże, że zmniejszone szanse do Devil Roomu, gdyż ponieważ obrywali, jebać, to idziemy do dobra. Fail, dobra, zanim gdziekolwiek pójdziemy, opa, pójdziemy tutaj. To był slow effect, co nie? Jeżeli się nie mylę, to był slow effect, a slow effect jest spoko, bierzemy. Spider Bite, Slow Effect. Slow Effect jest bardzo spoko, ponieważ zmniejsza często... Wiecie co, do Kresu pójdziemy potem, jak się trochę podleczymy. Slow Effect jest bardzo fajny, ponieważ jeżeli przeciwnik strzela, to strzela również wolniej. Nie tylko chodzi, ale również strzela wolniej. I to jest bardzo na propsie. Zwłaszcza przeciwko takiemu Blue Baby czy coś. Zresztą Slow, no... Guardi Junior czy cokolwiek. Nie, to Garglings. Guardi Junior w sumie też. No, Slow Effect jest super, bardzo lubimy, bardzo polecamy. I... Monstro. O, ho, 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 ho. Że tak powiem, Double Trouble. W innym wykonaniu. Właśnie to nie jest Double Trouble, ponieważ wtedy by dawało nam dwóch identycznych bossów, a to jest, że tak powiem, monstro podzielone na dwie części. Ma dwa razy mniej życia, ale jest chyba dwa razy szybszy? Nie, częstotliwość chyba to jest taka sama. Nie, na pewno ma dwa razy mniej życia. Gin. Hopa, hopa, hopa. Dogfood, how about nope? Co to jest? Damage range up, okej. Okay. Co drugi strzał od podwójne obrażenia, ale przyjmę. No i się trochę podleczyliśmy, idziemy do Curse Roomu. Przydałaby nam się bomba, wiecie co? Jeszcze odwiedzimy tutaj. Może wleci bomba. Czemu by nie sprawdzić? Mamy dużą częstotliwość autoataku, heherak. Więc... Nie musimy się obawiać... Tych men... Niestety, moi drodzy. Niestety, ale niestety. Kluczyk. A kluczyka nie potrzebujemy, przydałaby się bomba. Dobra, wchodzimy. O, bardzo słabo. Bardzo słabo, zwłaszcza, że nic nie widzę. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. O mój Boże! Tutaj się czaiłeś. Sukinsyn. Dobra, trudno. Będziemy mieli na serducho. Szkoda, życie. Life is life. Na, 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 na.
Dobra. Tutaj wszystko zaliczone, więc lecimy na dół, moi drodzy, lecimy na dół. Nie ma co się tutaj opieprzać, ponieważ nic już tutaj nas nie czeka. Moglibyśmy ewentualnie podranić się, żeby dostać skrzynkę, ale nie. How about nope? To nie byłby dobry pomysł. A więc. Okej, okay. Właściwie włączę jedną rzecz, ponieważ bym zapomniał. Dobra, już. Przepraszam, że tak długo. I... nope. Zdążyłem. O nie! Moje pieniądze! Co z tego, że ich nie mam praktycznie, ale... Moje pieniądze, moje życie! Życie jest nowe. To nigdy nie masz dosyć. Dobra. Rozwalić się go. Dobra, to było easy. Karta tarota, coś ciekawego. Chariot! To nam daje nieśmiertelność. Na krótki okres. Silver Chariot! Jej! Zamienimy się w rycerza. TNT! I'm dying now. Kuźwa mać! Zero efektu. Jak ja ich nie lubię. Takie derpy. Pieprzone. Dobra, mimo tego. Jest! W końcu! Finally! No okej, okay, co nic ciekawego nie będzie. Ewentualnie odkryją nam super sekret, ale wątpię. Nie chcę mi się ustawiać. Rozwalmy ich, bo może być... Odbiło mi się? Przepraszam. Może się pojawić boss rushu, do którego bym właściwie chciał bardzo, bardzo wejść, gdyż mamy kosteczkę. Kosteczkę. Chodźmy górą. Będzie bezpieczniej, mamy użyć, nieważne. Chodźmy w takim razie dole. O nie! Pieprzyć to! Idziemy tędy. Dobra. Uwaga! Rozwalić tego pająka, bo on leci nam... Nie wierzę. Dobra, wiecie co? Nie oberwać, to będzie... A więc kontynuujemy naszą zabawę, panie i panowie. Wracamy. Kolejna próba. Nie jest tak źle. Przypominam, co się stało za ostatniej, drugiej próbie w przypadku Blue Baby. Więc jednak, moi drodzy, jednak... Kuźwa, Marty, trzyma to za strana. No. Więc może być okej. Okay. Forget me now. Po cholerę mi to. Wow, serio, czem. Żądaje mi życia. Dobra, wiecie co? Give kisses. Pozdrowienia z Super Meat Boya. Dobra, nie chcę mi się rozwalać tych gówien. Jestem zbyt leniwy do rozwalania tych gówien. Będziemy robili się pod... szlak, gdybym wiedział. Zrobimy się pod tanka. Będziemy bardzo wytrzymali. Taki jest mój plan. Idziemy pod wytrzymałość w tym odcinku. Gdyż Czabik daje nam dużo dużo życia. No i będziemy mieli... Co rolować, moi drodzy? Co rolować? W przypadku bossa, frajer się sam zabił. Nie! Podpalony! Nie lubimy go, jest wytrzymały, jest bardzo wytrzymały wtedy. Nope! Bomba, jej! Bombastycznie. O nie! Ciebie ubijamy w pierwszej kolejności. Nienawidzę tego pająka. Sukin syn. Każdego pająka nienawidzę. Femin! Czy chcemy? Czy chcemy, moi drodzy, czy chcemy? W sumie nie mamy odblokowanego achievementu na Meat Boya. Więc w sumie możemy zaryzykować i spróbować zrobić ten achievement. Bo jest, no, po pierwszym bossie mamy ten item, nie? Jest mała szansa, że nam się uda. Warto by to zrobić. Ewentualnie moglibyśmy rolować. Wiecie co, nie chcemy się na tego unikać. Dobra. Opa! Nie wierzę, że obrywałem! Wiecie co, dajmy się za... Mam ochotę się dać zabić po prostu. Dobra. Mam bombę, więc wypada jej użyć, moim zdaniem. Hopa. Tutaj się nie będziemy bawili tak w rush, ponieważ nie mamy super dobrego startu. Zróbmy coś takiego. Czy to będzie opłacalne? Uwaga, ile hajsu? Wow! Co to jest za książeczka? Nie pamiętam. To chyba nas teleportowało randomowo do Secret... Chwila. Książeczka. No jednak bateryka się przyda, moi drodzy. Książeczka. Randomowo nas teleportuje... A, dobra, odkrywa nam mapę w randomowy sposób. Nie chcemy tego, moi drodzy, nie chcemy tego. Chcemy rolnąć. To jest spacebar item, więc w sumie właściwie... Właściwie mógłbym tego użyć. I się wrócić. Dobra, to nam odkrywa właściwie, daje mapkę. D6. Nie, tego nie chcemy. Coś innego.
Hop. Wezmę. Zwiększone życie. Damage up! To jest bardzo spoko. Ten, nie widzę w ogóle wzrostu obrażeń, co to nam daje? Wszystkie staty w górę, speed down, tier high, damage up, bardzo mało, ale zawsze, i health up. O, ogólnie buff do wszystkich umiejętności, więc weźmiemy, przyjmiemy, jest spoko. Jest spoko, ponieważ chubby będzie nam dawać chubby życie, jej. Więc było warto, moi drodzy, nie lecieć od razu, nie rushować. Jesteśmy teraz wolni jak cholera, to jest problem, moi drodzy. Ale. Mamy większe tirsy, mamy większe obrażenia, mamy więcej życia, mamy chubby. Chubby dabidu. Więc jest dobrze. I mamy klucz, więc możemy wejść do kolejnego treasure roomu. A że mamy kosteczkę. Będzie wesoło. Kosteczka jest świetnym itemem. Sprawia niesamowicie dużo frajdy, bo możemy w jakiś tam mniejszy, większy sposób kontrolować przyrost itemów, które dostajemy. I moi drodzy, nie możemy kontrolować na razie pilsów. Range down, niesamowicie. Are you a wizard? A, to będzie bolało. Pa 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 pa. A, szczęście tylko gubienka, więc nie będzie problemem ich ubić. Opa, opa. Kolejny gubien. Jakim cudem ty to zrobiłeś? Ja się pytam, jakim do jasnej cholery cudem? Rozwalamy te gówna, póki mamy ten beznadziejny efekt. Ale jakim cudem? Dobra, idziemy dalej. Jak? Ja się pytam, jak? Jak? Jak on to zrobił? Jak kajak? Dobra, jebać to. Moi drodzy, jebać to. Ogólnie bym chciał... W sumie mamy tylko klucz, żeby stronę w to. Hoppa. Nie. Szukajmy innych roomów z kluczykami. Bardzo chciałbym, no, że tak powiem, dostać się do nich. Wiecie co, zaraz z tego, że mam naładowaną kosteczkę, pójdę do boss roomu. Ponieważ może być coś ciekawego. Chociaż z drugiej strony... Wiecie co z drugiej strony? Nie. Z innego prostego powodu. Jest bardzo mała szansa. Ej, dobra, nie, jebać to. Pójdziemy. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo mała szansa, że będziemy mieli szansę na zdobycie książeczki, która nam umożliwia 100% pojawienie się anioła. Co ja gadam, anioła? Jeźdźców apokalipsy. Fiu-fiu. Ale ta szansa jest bardzo mała. Będzie strzelać znowu? Okej. Okay. Raz oberwały. O, będzie dasz. Będzie dasz, co ty masz, co ty masz. Dobra, bijemy, moi drodzy, bijemy, bo nie chcemy obrywać jeszcze raz. Ponieważ nie będziemy mieli już Stolherta. Te gówna mi przeszkadzają, wszystkie. Bez wyjątku. O, nie. No. Dokładnie, o to chodziło. I dostaniemy coś ciekawego. Wow, wszystkie staty rolujemy. Wiecie co, wezmę. Ponieważ jest bardzo duża szansa, że będziemy mieli zwiększone obrażenia. Dokładnie, ale mam fajny derp na Ryu. Eee, Krampus, moi drodzy. To bardzo fajne, ponieważ cokolwiek dostanę. Fuck. Wow, zapomniałem, że Brimstone ma dłuższy czas trwania. Na tyle dłuższy, że potrafi dwa razy walnąć. Czemu o tym zapominam? Mech. Jeżeli dostaniemy węgielek, wezmę węgielek. Jeżeli nie dostaniemy węgielku... Jera. Hagalas. Dobra. Wyjebane. Rolniemy. Demon Baby, wezmę. Demon Baby jest takim okej. To jest taki spoko familiar, ponieważ zadaje też poważne obrażenia. Przepraszam bardzo, ale zdaje mi się, że miałem większe obrażenia. No ale dobra, mam większy zasięg na pewno. Tirsy chyba trochę mniejszy. Hagala zniszczył wszystkie przedmioty. Chodzi o to, dobra, weźmiemy. Hopa hopa. Powinienem pozwiedzać niby. Ale. Kto by się czepiał? Mamy Solherta! No i dalej mamy szansę na deal. Na Angel Room, ponieważ nie było żadnego dealu z Satanem. W Devil Roomie, więc easy. No nie wierzę, że wyrwałem. O mój Boże. I wy chcecie nas, jak jeszcze grałem na streamach Wajzlaka, wy chcieliście, żebym ja grał w do jasnej cholery The Lost. Żebym grał The Lostem. Ale dziękuję. Wy chcieliście, tak? Wy oczekiwaliście tego po mnie. O, to jest bardzo ciekawe pomieszczenie, do którego bardzo bym chciał wejść. Gdyby nie to, że nie miałem wystarczającej ilości bomb. Bo ja wiem, co tam będzie, a może nie wiem. Może nie wiem. To może być wszystko właśnie, może być wszystko albo nic. Ale
Jeżeli tam jest Room Isaaca, no co wejdę. Jeżeli tam jest Room Isaaca, to będziemy pijani. Dobra, hopa hopa. I Room Isaaca. Are you serious? Dobra, w sumie. Ale to pomieszczenie, pamiętam, że powoduje ono, że idziemy do kolejnego stage'u. Więc nie, bomby zmarnujemy, a może tu? Hopa. Powinienem zwiedzić jeszcze jedno pomieszczenie, ale mi się nie chce. Dobra, może być. Podaczyliśmy się mocno, podaczyliśmy się hardo. Wow, co jest? O, pomieszczyły mi się klawisze. Dobra, już jest okej. Jest taki jeden problem, moi drodzy. Nie będziemy mogli... O, nie ma potrzeby rolować, mam bardzo fajny item. Slow effect, jak najbardziej wezmę. Dobra, moi drodzy, dobra, lecimy do kolejnego stage'u. Hej. A co my jeszcze mamy tutaj? Nic interesującego, bo nie mamy golda oczywiście, bo nie mamy bomb. Mogłem sobie zmarnować bombę i to by się bardzo opłacało. A może będzie hajs? Czemu by nie spróbować? A nie będzie już, to już wiem, to już wiemy. To chyba z tych bossowych w ogóle nie leci nic. Nigdy, nigdy przenigdy. Dobra, trzeci stage. Zobaczymy, co nas będzie czekało w dzisiejszym stage'u. Bardzo kusisz katakum, pixel. Och, you. No dobra, moi drodzy, no dobra. Czyli Super Meat Boy Achievement już, szans na to nie mamy właściwie. Nie. Sukin syny, ale mnie w końcu zrobić. Demon Baby! Ty masz duże tirsy i my to lubimy. My lubimy, jak bijesz. Yeah. Dobra, został jeden sukin syn. Opa! Pięknie zabity. Bomba! Pils. Speed down. Nie no, super. Jakbyśmy nie byli wystarczająco wolni! Możesz kuźwa mać. Dobra, pieprzysz to. Tears up. Dobra, to mnie cieszy. Oberwaliśmy. Powinienem poczekać na bomb... Kill me. You kill me every time. No niestety! Dobra, jak oberwiemy, będzie smutno. Będzie smutna buzia. Ale w sumie, whatever. Whatever, czy nie, naprawdę tak zależy na Devil Roomie? Tak zależy jak cholera akurat. Dobra. Ło, kuźwa! Bierzemy! Latanie i Eternal Heart! Wow! Wow! Super item! Super mega item, ponieważ latanie do jasnej cholery. Latanie jest... O mój Boże, ten pils! Ten pils, tak bardzo! Tak bardzo ten pils! Oj, tak bardzo się cieszę, że mam ten pils. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. O mój Boże, jak ja się cieszę. Range down, o Boże, jak ja się cieszę z range down. A nie, chwila, z tego się nie cieszę, to jest gówno. O, nie, jak się... Nie, oberwałem, szlak by to trafił. Ale mamy 48 energii. Oj tak, Magician Red Do. Oj tak. Tak jak ja się cieszę, że mam to. Możemy latać, wiecie co to znaczy, jak mamy latanie. To znaczy, że jesteśmy w niebie. Dlatego mamy skrzydła. Tak bardzo to. Dobra, moi drodzy, już skończyły się moje orgazmy. O nie, jeszcze trochę, oj tak bardzo to latanie. O, dobra już. Chyba wystarczająco, nie, dobra, tak wystarczająco. Latamy w kółeczko, nie oberwiemy, będzie super. Mamy dużo roli. To będzie rock and roll, teraz tylko do Treasure Room, albo najlepiej do pomieszczenia z dwoma. O, tak, z dwoma itemami, to by było super. Właściwie bym się wkurzył, bo wtedy byłaby ta książeczka, która sprawia, że mamy jeźdźców apokalipsy. A w sumie nie, bo w sumie... byśmy... nienawidzę was. Nie mamy bomb, nie będę ronać na grzyby. Życie, nie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. I co, tu jest dużo tych pomieszczeń, więc sami pójdziemy do bossa. Ponieważ role. Hopa! Dark One! Oj tak! On chyba dawał itemy z Devil Roomu. Mogę się mylić, a mogę mi mówić prawdę! Wow! Nie myli... Fuck! Dobra, tutaj będzie... A, tylko ciemniej. Nie wiem, kiedy on... Wow! Dość szybko bije. Nie wiem, kiedy on używa Brimstone, ale mi nos swędzi, więc się podrapię. Nie bij mnie! Dobra! Zdążyłem się podrapać. A niby speed down, ale jednak się zdążyłem podrapać. Dobra, ciemnie. On chyba nie bije. O, jednak bije Brimstone'ami. Kompletnie nie znam tej postaci. Mimo tego zabijamy. Co dostajemy? Co nam daje Tears Up? Więc weźmiemy. To jest bardzo spoko. Więc halo, lecimy dalej. Bo czemu by nie? Halo.
Oberwałem, ale co mnie to obchodzi? Czy mi zależy na Devilroomie? Tak, zależy jak cholera! Ale mimo tego, moi drodzy, mimo tego mamy całkiem dobry zestaw itemów, jakby nie patrzeć. I mamy kosteczkę, i mamy 48 godzin, no. Energię w postaci baterii i pilsów. A my możemy latać, a ja unikam tych kamieni. Staram się unikać tych kamieni, o mój Boże. Dobra, range up, damage up, jak najbardziej. Jak najbardziej. Kajak najbardziej. Oj, już się mam, że oberwę. Dobra. I dalej nie rolowałem, nie? Nie powinien narzekać raczej. Wow, jakie mamy spoko obrażenia. I tirsy, to tirsy, tak, zwłaszcza, że mieliśmy tirs up w postaci pilsów, a po pilsy tirs up dają bardzo dużo. Nie wierzę. Dobra, wyjemane. Postawić tej bombę, może potem. Bardziej mi zależało na sekrecie, chyba. Wyjebane! Mamy dużo życia. Więcej życia, chubby chubby doo. Chubby 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 doo. Wow, magician. Co jest z tymi tirsami? Nie stawiam się na, jak to się nazywa, na Batman. Na Boss Rushu, bo po co? Po co mam trochę rodować? Tak możemy się spokojnie pobawić. I więcej życia, pięknie, chubby chubby doo. Dobra, jeszcze jeden i jeszcze raz. Sklepik, sklepik, nie wiem co mówisz dalej, więc zakończę swoją pisaneczkę. I dalej będzie sklepik stał otworem, ponieważ będą bardzo fajne itemsy. Hopa, hopa, hej. Nie! Prawie przez to wlazłem. Hej. 3 grzyby i możemy się bawić. Mniej grzybów i nie możemy się bawić. Takie są nasze zasady. O, proszę państwa, jest szansa na The Rock! Nie ma, są klucze, które mi nie są potrzebne, ale wezmę. Bo czemu by nie? Jej serducho, po cholerę mi to serducho. O mój Boże, z tych skrzynek może wylecieć coś fajnego, więc w sumie użyję bomby. Oj, niezła próba. Dobra, teraz znajdź tylko sklepik. Co to daje? To daje szczyny! Moi drodzy, to daje szczyny! Czy chcemy mieć szczyny? Czy jest pewność? Może znajdzie. Nie wiem, dobra, nie znajdę po prostu tak. Ja znalazłem bardzo szybko. Tears up, range down, tear high. Szczyny, czy chcemy szczyny? Wiecie co? Nie, nie lubię szczyn. Szczyny są dla szczyli, więc po prostu użyjemy tego. Co to jest? Strength. No, weźmiemy ze sobą, może by nie. I hopa. Hop. Gówno. Pomylił mi się efekt. No cóż. Ej, w sumie nie, to jest dobre! Mamy bomby, moi drodzy, mamy bomby. A przecież my chcemy używać bomb na tym stage'u, ponieważ są grzyby. Więcej grzybów. Mogliśmy wejść w ogóle do środka, żeby sobie zrobić soul heart, ale po co i tak będziemy tracić beznadziejnie życie? Więc teraz... O, panie! O, panie! Oj, like it! Dobra, źle ustawiłem, mogłem ustawić lepiej, ale mimo tego. Było okej. Wow, ale mam duże obrażenia. Od czego właściwie? Nie wiem. Większe niż myślałem. Tutaj nie chodźmy dołem. Szukamy sklepiku. O, ho, 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 yeah, baby. Pięknie, ile mamy w ogóle grzybków maksymalnie do zrobienia na tym poziomie. Myślę, że żeby nie ryzykować, tak postawimy. Okej, było lepiej niż myślałem. Tears up! Hell yeah, baby! Ej, to jest XL Room, okej. No tak, XL Room. A chciałem już iść do bossa. Dobra. Co my tu mamy, moi drodzy? O, nie. Cofające się pociski, jak najbardziej nie! Okej, reset naszej kosteczki jest bardzo spoko. Mimo tego, naturalnie sobie zmniejszmy sobie. Znaczy, naładujmy sobie broń, nie zmniejszmy. Co my mamy zmniejszyć sobie? Nie mam pojęcia. Chciałem sobie wymyślić jakiś śmieszny żart o penisie, ale nie mam weny. Dobra, na dole na pewno nie mamy curse roomu. Curse roomu, secret roomu, co ja gadam. Curse roomu też w sumie. Dobra, o, jera! To jest interesujące, weźmiemy to ze sobą, zdecydowanie. Anima libera, dobra. Bomba, spoko wezmę. I bierzemy Jere, Jera jest bardzo spoko, zwłaszcza jak będziemy ach, te celowe przedłużanie słów, żeby znaleźć odpowiednie słowo, nie? W do czeście. Pierce,
Okej, okay, piercing. Piercing może być. Sobie się nie przepadam, ale w tym przypadku czemu by nie? Nie, serio, jeśli chodzi o piercing, bardzo nie lubię. Czyli jeżeli babka sobie zrobi na pępku, to spoko. Niech sobie zrobi. To może nawet dodać seksapilu jej, nie? Ale jak sobie wyklei, kurwa, pierdyliard, albo chociaż jeden, nie wiem, gdziekolwiek na ryju, kolczyka, czy cokolwiek ona tam chce, jakieś kurwa igły. Nie, dla mnie to jest po prostu bleh. O ile z tego co wiem, na języku jak sobie to zrobi, to jest spoko. Z racji tego, że pocałunki są przyjemniejsze. Nie miałem okazji testować. W przypadku kolczyków. To się nazywa kolczyk? Chyba tak, na języku. Ale słyszałem, że pocałunki są bardzo spoko. I okej, to jest plus, jeśli chodzi o to. Dodatkowo, nie wygląda to tak źle. Bo widzimy tylko, no nie wiem, jak pokazuje język. No teraz nie mogę otworzyć. Coś ciekawego, debil. Odpalę teraz. To jest spoko. Ale jak sobie wyklei, nie wiem, na nosie, no nie wiem, dla mnie to wygląda ohydnie przynajmniej. Dla mnie to co najmniej wygląda ohydnie. Chociaż na nosie to pół biedy, jak sobie na ustach wyklei, albo w nosie. O mój Boże, ja po prostu takie jak to widzę. Nie wiem, mi to, dla mnie to jest po prostu innym się to podoba. Ale dla mnie to jest, nie. Nie wiem, wypowiecie się jak wy, jak wy to odbieracie. Śmiało komentarze wolne. Z chęcią się dowiem, jak wy oceniacie tego piercing na ryju. Oberwałem. Trudno. Dla mnie to jest okropne. Jak sobie zrobi, nie wiem, na brzuchu. Już tak w połowie na języku, co nie. Nie wiem gdzie jeszcze, w dupie, w piździe, gdziekolwiek. To spoko, ale nie na ryju! Taka jest moja opinia. Ciekawi mnie wasza. Hopa. Lecimy dalej. W sumie miałem bomby, miałem użyć na tych, jak to się nazywa, grzybach. I nie użyłem. O tyle bomb miałem, które chciałem zużyć. Cieszyłem się z tych bomb, bo właśnie na tych skrzyneczkach mogłem użyć. Żal. Żal la 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 la. A, my nie mamy przecież Spectral Tearsów. Ło, wow, Gapi! Bardzo spoko, a wiesz dlaczego? Bo już mamy jeden item do Gapiego i rolujemy. To jest kijowe. Ale będziemy mogli sobie... Będziemy mogli sobie... Rolować! Itemsy ze skrzynek są bardzo spoko. Tamis Head, hello! Tamis Head jest bardzo mocny. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Bomby, do sekretu idziemy w takim razie, skoro mamy bomby. Wykorzystajmy je w końcu! Wypadałoby, nie? A cholera mi tyle kluczy. Po co tutaj wchodzę? O dobra, to w sumie tutaj penetrujące pociski są bardzo na propsie. Mają duże value! Życia za dużo, życie jest novelem. Tutaj nic. Dobra, lecimy dalej. W sumie nie wiem, czy chcę w skrzyneczce rolować, czy w treasure roomie. Chyba raczej w treasure roomie. A jeżeli nie dojdziemy do treasure roomu przed naładowaniem... Uuu, panie, I like it. I like it very much. Więcej hajsu, mniej makaronu, więcej hajsu i makaronu. Ej, dawaj pieniądze. Dawaj pieniądze. I dawaj item, który będę mógł również rolować. Wy te wydrinkety z tego lecą! Okej! Przyjmę! Zdecydowanie przyjmę. My się tutaj jeszcze wrócimy, jak się podleczymy. Jak się podleczymy, to się wrócimy, jeja. Ale na ten moment idziemy rolować. Rock and roll! W wersji kamluzowej Zaku. Bardzo przyjemnie. Jesteśmy wolni. Hopa, bandaże. Co to nam dawało? To nam dawało wskrzeszenie bodajże. I to takie fajne wskrzeszenie, które powoduje, że się wskrzeszamy podczas walki. To jest bardzo dobre wskrzeszenie. Zobaczymy, zobaczymy. Nope. Zesrałem się. Jeszcze tu? Hopa. Hopa, hopa, hej! God damn it. Gówno. Okej. Penetrujące strzały. For the win. Te dirisy mnie strasznie jarają.
Jeszcze tylko rak, nie? O mój Boże. O! Super. Świetny start. Bardzo dobrze. Mogłoby być duże kuku, ale nie ma dużego kuku. No kuźwa mać. Dobra, jebać to. O, nie ma opcji, żebym tego nie wziął. Nie ma opcji, żebym tego nie wziął. Dobra, wiecie co? Dobra, naładujmy kostkę jeszcze. Badarze chyba wezmę. Bo czemu by nie? Nie widzę powodu, żeby nie brać. Badarze są bardzo spoko. Nie! Bo to jest taki, nie wiem, deadcat, który mnie wskrzesza pomieszczenie wcześniej. To jest taki deadcat, który mnie wskrzesza w tym samym pomieszczeniu. I to jest fajny deadcat. Hoppa i hoppa. Yeah. No teraz sobie mogę się bawić. Hoppa, 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 hej, hej. Hoppa, 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 hej. Więcej pieniędzy matka nie miała. Dobra, pieprzyć to. W sumie tutaj jeszcze może coś być. Nie, chyba nie. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj były kolce. To znaczy, że dokładnie nie możemy tutaj mieć sekretu. Wiecie co, wrócę się do innego miejsca, bo tam prawdopodobnie nie będziemy musieli się wracać, a tam będzie sekret. Więc warto zahaczyć. Tutaj. Chcę suczo. Dobra. Serducha. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Dobra, jeżeli tutaj nie będzie, to się do jasnej cholery poddaję. No. O, żeż ty kurz. Dobra, nie marnujemy więcej bomb, mam tylko jedną. Szlak by to trafił do jasnej cholery. Dobra, no lecimy. Nic nie poradzimy, do przodu lecimy. Jeszcze raz się pieprznę. Dobra. Łoj. Dobra, przez to nie przelecą w sumie. I nie mogą mieć na ukos, więc bardzo na propsie. Ej, easy. Latanie, moi drodzy. O, interesting. 1+1. Co dawał 1+1? Mam na się. O, pięknie nakierowane. 1+1 dawał. Podwójny drop wszystkiego, moi drodzy. Te combo, tego i tego będą bardzo spoko. No i ładujemy w Donation Machine. Nie wiem, czy możemy już ulepszyć sklepik. Ale cóż, ładujemy. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie ładować? Mam dużo hajsu. Już raczej nie wykorzystamy. A, chwila. Bomba. Już bez życia się obejdę. Dostajemy dużo życia. Ale bombę wezmę, zdecydowanie wezmę. O, nie. To są brimstone'y. Brimstone'ów nie lubimy. Chyba, że mam na sobie. Opa. Dziękuję. Pilsik? Okej. Jera sobie zatrzymamy. Bloat, ak ja cię nienawidzę. Yukio, cię do tej cholery nienawidzę. Dobra, od góry możemy go bić. I tak oberwałem przez te pieprzone oko. Spowolniony, hell yeah. No nie, na serio te hitboxy. Dobra, jebać to. Nie. Nie wiem, czy mamy na mnie zasięg. Opa, dobra, powinno być ok. Nie wierzę. Umiejętność unikania czegokolwiek w moim przypadku jest na tak niskim poziomie. Okej. Rozwalmy go, bo czemu by nie. W sumie mógłbym rolnąć ten item. Ale nie. Niech będzie kluczyk. Jej, zabijamy podziki. Czy on nie goni? Okej. Czy kolejny atak powinien być również na ukos, czy do przodu tym razem? Nie wiem, wysrał płoda. Okej. Ale mi zdrętwiała noga, nie wiem kompletnie czemu. Przydałoby się zapalić światło, bo jest u mnie strasznie ciemno. Nie obrazicie się, jak zapalić światło, serio, jest strasznie ciemno, jest niefajnie. Wart, jakoś ma... O mój Boże, co jest? O mój Boże. Wiecie co, prawie się wywróciłem. Serio. Co jest, przez brak ruchu? Możliwe. Miałem taką sparaliżowaną nogę czy cokolwiek. Nie wiem, jak to nazwać. Zdrętwiałą chyba. Jak się ruszyłem, myślałem, że się wypieprzę. Ja po prostu praktycznie nie miałem kontroli w nogach. Wow, się wstrasz... Majtki maturi? No dobra, no. Range up. Więcej życia maksymalnego raczej nie potrzebuję. No i
teraz będzie Matula. Jak próba Matuli. Wow, ale myślałam, że się wypieprzę na tym odcinku. O mój Boże. To było okropne. Myślałem, że umrę. Ale serio, nie wiem, czemu drętwieje mi noga. To czy ostatnio chyba... nie wiem, co można nazwać. No ja raczej skręcenie kostki nie można nazwać. Źle stanąłem i moja kostka... Kuźwa masz, serio. I moja kostka nie była szczęśliwa z tego powodu. Jebasz to. I don't give a fuck! Dobra. I ja mam pukniętą nogę trochę, ale już się ładnie goi. Kluczyk, bomby, życie. Double życie nie działa z naszym czadem. O nie, 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 nie. Pająkom mówimy nie, 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 nie. Oj, super, nie będziemy musieli używać kluczyków, he, he, he. Jakby to cokolwiek zmieniało. A, zapomniałem o Demon Baby, właśnie zabił jednego gnoja. W sumie czat by super działał z... jak on się nazywał? Dark One? Wow! Okej. Okay. W sumie whatever. Nie potrzebuję tych kluczy, chodźmy tędy. O nie, rozwalić tego skaczącego! Nie zużyłem! Amen! Dobra, gdzie jest? No, dokładnie ten room. Pojętujące strzały, takie tam. Waliu. D20, czy chcę rolować? Niech będzie. Skapular. Ewentualnie potem. Zajrzymy jeszcze. A nuż się trafi coś lepszego. Okej, okay, serducha. Odsłamy tego. Będzie na mnie upierdliwy. I teraz od góry. Nie ma problemów. Jej, co my tu mamy? Co my tu mamy? Hello? Policja do mnie jedzie. Pomocy. Nie, 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 nie chcę tego robić. Zapomniałem, że nie chcę tego robić. Ponieważ mamy Żydka, który chce hajs. Jak wiemy, hajs jest bardzo fajny. Ale Żydek jest jeszcze fajniejszy. Możemy go wykupić i da nam bardzo fajny staw. Matula, więc nie wyjdziemy, że tak powiem. Dobra, chodźmy do Żydka. I do sekretu w sumie. Maszyna Blood Donation na Chin by się znowu przydało. Rozwalmy to, rozwalmy to. Gówno. O panie. Nie wiem, po co, nie wiem dlaczego. Może będzie jakaś fajna karta tarota. Czemu by nie sprawdzić? Nie wiem, czemu tutaj idę. A, wiem, żeby kosteczkę zresetować. No pojaw się, matko Boże. Tyle czasu niepotrzebnie tracę. Dobra. I maksimum życie. Jeszcze dwa pomieszczenia. Akurat na styk, powiedzmy. O, ej, to jest bardzo relewantne do moich interesów. Okej. Really? Opa. Nope. Dobra. W takim razie możemy się w sumie wrócić. Nie, sprawdzę, czy tutaj może być sekret. Może być. Dobra. Opa. Idealnie. Serduch nie potrzebujemy. O, ile pieniędzy. Idziemy do sklepiku, idziemy do sklepiku. Znowu karetka jedzie, ale jest zdecydowanie zbyt dużo w moim pokoju i nie będę zamykać okna. Zobaczcie, będzie troszkę gorsza jakość materiału. Ale jednak trzeba czymś oddychać, moi drodzy, trzeba czymś oddychać. W sumie. Na maksa. Dobra, kupię to serducho, bo czemu by nie. Chwila, miałem iść do Żyda. O mój Boże, z tym gównem. Co ja zrobiłem? O, wziąłem sobie hajs. Gdzie był ten Żyd w ogóle? Może to nie był na tym stage'u? Ja go nie widzę w sumie. Ej, gdzie to było? A, w ogóle ja nie wziąłem tamtych bandaży ze skrzynki, tak się ogarnąłem. Nie chcę mi się szukać tego Żyda. Pieprzyć to. Pieprzyć to, nie chcę mi się. Jestem zbyt leniwy. Wybaczcie. Hop. Hop. Super sekrety? Meh. Dobra. Ej, Zek!
Jestem zbyt leniwy. Jakim cudem oberwałem? Jaki teraz tej cholery to ma zasięg? O mój Boże, serio? Co mnie bije? Co się dzieje teraz tej cholery? Wow, what the f... Dobra, teraz już wiem co mnie uderzyło, ale... Co się dzieje? Co się dzieje? O mój Boże. Nie ogarniam. Dobra. I pow! Polaroid. Boksem iść do Karstrumu. Cek, czemu się tak w głowie zmieniło? Dodę cześć! Kuźwa, mamy Jerę i mamy kostkę. To będzie w ogóle rape. To będzie fun. To jest powód, dla którego gramy w Isaaca dzisiaj. To będzie fun. Just for fun. I like fun. Fun is very fun. Nie. To nie jest fun. O, brimstone. Nie ogarniam tego, co się dzieje. Co się przed chwilą stało. Nikt się z nas nie ruszył. Nie, co to za czarna magia? Dobra, uwaga. Gary Linksy są easy. No jak mam spowalniające wszystko i latające wszystko i dobra, ich ubić. Okej, serducho, whatever. Już trash room nie będziemy mieli. Co mi się te roomy mylą? What the fuck? Nie ogarniam hitbox naszej postaci jak lata. Ło, panie. Zostawimy sobie na potem. Wiecie co, zastanawiam się, czy chcę bardziej Jerę, żeby mieć 8 przedmiotów, czy energię. Chyba raczej Jerę. Wiecie co, 8 skrzynek jest lepsze niż powtarzające się losowanka. Zdecydowanie, no. Tak, zdecydowanie. Ojojojoj, won. Nie ma. Bardzo łatwe pomieszczenie. A, co tutaj mamy? Zużycie kluczyka? Hopa. Co dała czwóreczkę? Ona chyba zmieniała wszystkie pedestal itemy. Yep! Ale nie mamy żadnego takowego, więc... Whatever. Pedestal itemy, czyli te, które można normalnie podnieść. Tylko na przykład, nie wiem, ten Polaroid. Który już nie jest trinketem, przypominam. Magician Reddo. Nie wiem, czy chce mi się szukać Secret Roomu, serio. Jestem zbyt leniwy. Po prostu Secret Roomu będę często pójść, bo jest, będzie zbyt fajnie. Wow. Będzie zbyt fun. Kiedyś że zaraz oberwałem. Speed. Co daje w ogóle ta łapka, kanapka? Niech żeby na twarzy panu serca. Niech będzie. Wytrzymałeś bardzo bien. Loki! Ale ty masz włosów. Dobra, uwaga. To nie jest tak, że mi się chce co unikać. Bum. Najpierw to, że mamy jak rolować te przedmioty, nie? To jest piękne. Opa. Wow. Zapałki. Co to jest? To daje randomowy chyba efekt. Użyję. Okej. D6. Ło, panie! Muszę komentować. Wow, ja go po prostu tak rozwaliłem, ale epic. Hehehe. To słaby ten anioł. To nie jest tak, że chcę mi się unikać, skoro nie muszę. Nie! Dobra, teraz już my. Hopa. Użyję tego, tak? Nie, ten engine room był nice. Zapałki dawały 3 soul hearty i blab. Rolniemy, no cholera nam to. Hop. Jesus Jules? Weźmiemy. Damage range up. Przyjmę z chęcią. Plusik, krzyżyk, whatever. Wiecie co? Dobra, nie chce mi się ładować. Mógłbym się wrócić, żeby podładować. Jak to się nazywa? Żeby podładować baterię, ale w sumie po co? Czy chce? Mi się chce. Nie chce mi się. Dobra, mam dużo maksymalnych kontenerów, więc jest ok. I patrzę, znowu oberwę, tak z dupy. A nie, tym razem nie. Wow, won. Najpierw tego. Potem nie przeleci przez przepaść. I się chowa, i ucieka, i się nie może zdecydować. Dobra, góra. Hop.
Karta tarota, Wheel of Fortune. Zresztą mnie. A już coś ciekawego będzie. Jakiś Pills, Pretty Fly, cokolwiek. Chwila, chwila, podrobi się po plecach. O, jak przyjemnie. Dobra, koniec. Nie zmarnujmy. W sumie, czy mi się chce? Dostałem dwa pilsy, spoko. Beznadziejne pilsy. Jera, jej. Oj! Oberwałem, ale whatever. A, proszę. O baterii i CM-owa. Ale nie ma sensu teraz podnosić. To nic ciekawego. Dobra. A, spowolniony, jaka szkoda. Pils. Are you a wizard? No, nie jestem wizardem, nie mam zamiaru tego używać. Wow, okej. Okay. A, przesuń się. Chodźmy dołem. Okej, okay. Ach, jak lubię penetrujące strzały, nie? Dobra, nie bijmy go, bo nie możemy. No wystaw się, suki... No! Ja to trzeba czekać, to jest... Nie. Dobra, po bokach rozdupczyć. Hopa, 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 hopa. Wkurzające są za czachy, no ale... Jej, więcej życia, więcej wszystkiego. Nie, żeby nie. Oj! Spokój, spokój, a to wybucha! Dobra, obrywałem, ale w sumie wyjebane. Mamy najlepsze item na świecie. Hopa. I więcej wszystkiego. Nie, żebym potrzebował, czy coś. Pierce, bad guess. Nie. Nie. Nie wiem, czy chcemy się z nim bić, ale w sumie nie ma żadnych pomieszczeń ciekawych. To był boss room na przykład. A, obrywałem. Whatever. Dobra. Jeden ubity. Został jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. No. Chodźmy, nie wiem, dołem. No! I to się nazywa przejście. A ty gin. Pięknie. It lives! Hopa. Oberwałem, ale co z tego? Bawimy się! No. Dobra. W sumie... akurat nie strygerowałem żadnego spowolnienia. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. A, spowolnienie jest easy. No patrz, jak wygląda spowolnienie kiedyś. Serio? Tylko tyle? Nie, 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 dobra. Hopa. Angel room. Well. W sumie to umożliwia nam... Czekajcie, jak go pokonamy, to coś dostaniemy. W sumie sprawdzę. Wow! Co jest? A, postawiłem bombę. Dobra. Postawię kolejną. Ciekawe mnie, czy pojawi się jakiś przedmiot. Nie, nie pojawia się. Okej. Okay. Jazda. Jera. Jera, moi tacy. Jera, 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 jera. Oh yeah. Jakbym mieć takie dwie. A nie, to jest, teraz jest katedra. Ja, aż ja pierdzielę. O nie, ten grubas. Dobra, nie przeczytam. Uwaga na ich skoki. Karus, uważaj na ich skoki. Dobra, tego uszkodziliśmy dość mocno. Zbijmy go dalej. Patrzcie, te grubasy są tak grube, że nawet nie skaczą. Dobra, oberwałem. A, ten skoczył. Wow! Oboje skoczyli. Wow, ale mam zasięg na dużej mapie. W katedrze. W sumie mamy większy zasięg, więc whatever. Nope. Dobra, dobra, dobra. Uwaga na jego skok, uwaga na jego skok. Uwaga. O, ale w sumie tak. Większy zasięg wzrokowy. Dobra, obity. Dużym pomieszczeniem chcę iść. W sumie. Ej, kluczyk. To jakże mi się przyda, czy coś. Wow, co to są za dziwadła. Okej. Okay. Wow, oberwałem. Whatever. Najlepszy item na świecie. Elo. Elo. Co to? Joker! Okej. Okay. Oj, serio. Wezmę. O, o, tears up. Wow, ile tearsów. I like it. Mamy, pamiętajcie również, że mamy Mega Satana. Mamy cały kluczyk w całości. Cały kluczyk w całości, hell yeah.
Jest, jest elo, a jeśli tak zrobimy OP w tym The Chest, o mój Boże, będziemy tacy OP. Wyobraźcie sobie, jakie będziemy mieli chore kombosy. Wyobraźcie sobie, poczujcie to na własnej skórze. Poczujcie się, jakbyście byli mną. Co to jest? Speed up, okej. Okay. Jak najbardziej na propsie. Ale się fajnie świecimy. Jesteśmy aniołkiem. Aniołkiem indianinem. Jej. Dobra. Jesteś easy. Pa 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 pa. O, jest boss. Nie zauważyłem nawet. Te maluszki. Jak to dobrze, że potrafię latać. Uj! Jeszcze bym berwał. Ten czerwony zostawia krople krwi po sobie? Nie. Ja myślałem już. A nie, po prostu jest skurzony, bo zabiłem mu brata. Hehehe. Dobra. Isaac! You are dead! Not big surprise. O, berwałem. Ja miałem w sumie takich dużych obrażeń. Wyjebane. W sumie nie, skupmy się na tym unikaniu, naprawdę obrywam sporo. Naprawdę obrywam sporo, więc ogar. Ogar, 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 ogar. Myślę, że spowalniamy, więc to jest na nasz plus. Nie wierzę, dobra, nie wierzę. Ten hitbox jest dziwnie postawiony w sumie. Jak atamy. Ej, w sumie możemy umrzeć. Czemu ja to poniosłem? Whatever. Wow! Jest źle, moi drodzy, jest źle. Wow, super klucz, bardzo mi się przyda. Aaaa! Ja nie mam obrażeń w sumie przeciwko niemu. Góra, 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 zdążyłem. I teraz bym się naprawdę przydał ten bandaż. Nie? A, już jest najlepsza wersja na świecie, dobra. Tutaj już nie oberwiemy, przynajmniej nie pominiliśmy. Oberwać się od niego to jest naprawdę wyczyn. Opa. Trzeba być po prostu naprzeciwko startowej wiązki promieni. I nie ma problemów. Wow! Tędy? Dobra, przeżyjemy. Dodaję, że przeżyjemy, a potem będziemy podpakowani ostro. Więc nie powinno być problemów. Czemu on tak dziwnie lata? Tędy za nim leci. Pięknie. Trzecia faza Isaaca jest naprawdę super łatwa. W porównaniu do pierwszej gry. Czemu on tak do mnie lata? Co jest? Dobra, zabity. Super. Jej, poszedł do nieba. A więc... W końcu. Ten czas nastąpił. Ten czas nadszedł. W końcu. Hell yeah. Tak. Cebula. Czy zamienimy się w Polaka? Okej. Okay. Papa. Papa. Na razie same gówniane itemsy. Co dają bliźniacy? Nie, to jest kancer. 3 soul herty. O, to jest dobre. Cancer jest dobry, ponieważ jak w tym samym roomie oberwiemy, to po tym obrywamy tylko połowę serducha, to jest dobre. I myślę, że zamienimy. Hop. Okej, okay, mamy dużo znaków zodiaku. Teraz po kolei, co to robi? Sagittarius, co sztanda jest Spida i Pierce Shot. Nie, nie chcemy. Byk daje... Soba zdaje byk. Speed. Contact damage jak... Nie! I MK z L-ką. MK. Czym była MK? Virgo. Kiedy oberwiemy, jest randomowa szansa, że dostaniemy tarczę, która będzie działać długo. I mamy PHD efekt. To jest dobre. To jest dobre. I to jest dobre i weźmiemy to. Casted daje... Nie mamy laku, więc się nie opłaca. Papa, Virgo. Dobra, i teraz musimy odświeżyć kosteczkę. Musimy odświeżyć kosteczkę, moi drodzy. Jesteś szybki, jesteś szybki. Czemu się nie spowalniam? Przydałby się lak. Teraz laku się przydał, jak mam Virgo. Czy nie spowalnia nie wszystko? Dobra, dobrze, jesteśmy w miarę szybcy. O, PHD efekt, tips up, super. Serducho. Chodźmy mniejszymi pomieszczeniami. Zależy nam głównie na tym, by... odświeżyć skrzyneczki. A nie, żeby dojść do bossa, czy cokolwiek. Dobra. Mamy utility. Wytrzymałość, defensywę, whatever, bomby. Więc spoko. Wow, dobra. A, mam ten super item. Zapomniałem. Najpierw rozwalamy bombermanów.
i Grida. Wow, nie, nie, o dobra, w sumie wyjebane. Wyjebane. Dostałem dwa serducha, Worf. Zdecydowany Worf. Dobra, i teraz powinniśmy dostać serducha od niego. Dokładnie. Jest dobrze. Już jest wszystko pod kontrolą, moi drodzy. Gra jest nasza. Nie, 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 dobra. Easy. Bijmy te... Dobra. Nie, mam super dobrą wytrzymałość, więc jesteśmy naprawdę dobrze ustawieni. Nie! Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jesteś spełniony, okej. Okay. O, skaczę. Ze strony. Grunt to widzieć, kiedy oni skaczą. I nie oberwesz. I nie ma problemu. Okej. Okay. Ojej, leci na mnie. Już mają mało życia, powinienem ich zabić. O, szybko rozwalić tego. Nie wiem, czym on robi. Co on robi, czym on strzela w sensie. Nie, ani nie wygląda na gówno, ani na żygi, ani nic. To jest chyba po prostu martwe wnętrzności, zgniłe. Najprawdopodobniej. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze dwa roomy. O, to jest easy. Fiu-fiu. Oberwałem, whatever. W sumie trochę dużo życia mają. Oj! Czy zjebałem? Ale mam ochotę się wydrapać. Nie strzela jeszcze, dobra, już. Nożyłem. Hihihihihi. Dobra. Jakim cudem oberwałem? No tak, bo jak latam, to mam inny hit. Whatever. Mamy dużo życia, więc whatever! Fajnie. Sobie poza ja to rozwalam. Jeszcze ten... serio? Taki room? Wow! Skąd najłatwiejszy z możliwych roomów. Dobra, wracamy, mamy 6 losowań. Bo podnieśliśmy Virgo jeszcze coś tam. Tak, 6. Deon Baby nie, kart Tarota, w sumie wezmę. Możemy dostać coś fajnego do Tower. No, to nie jest nic fajnego. No i co, lecimy dalej, odświeżamy. O, mniejsze pomieszczenie, not good. W sumie. A, trochę będzie bolo. A, mamy Virgo, zajebiście. Mamy Virgo. Patrz, jak to długo działa, nie? Virgo działa niesamowicie długo, jest naprawdę bardzo dobra. Nie mamy Virgo. I wymaga 10 szlaków, żeby mieć maksymalny efekt. Czyli to oznacza, że jest i tak całkiem spory szans, procent szans, że pojawi się efekt Virgo, nawet bez laku. I to jest super. Tego małego na pewno zwalmy, on jest irytujący. Nope. Wow, dwa razy oberwałem jakim cudem. Dobra, mam dużo życia wszędzie. I oberwałem po połowie serducha, więc... Więc jest dobrze. Nie, ta Virgo po prostu nam zrobiła grę. Jest tak mocno. W ogóle nasza defensywa jest niesamowicie mocna. Mamy niesamowity przyrost życia, jeśli chodzi o dropa, bla, itemy. Niesamowitą wytrzymałość, to po prostu super. Po prostu super. Ale gdzie jest ten Blue Baby? Okej. Okay. Spowolnimy, zabijmy, whatever. A nie wiem sobie kogo bić. O, są tylko gatoni, okej. Okay. Kolejna droga mi drętwieje, co się dzieje? To Space, wiecie kto czy super. Dobra. Mhm. Uwaga, 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 spokój, spokój. Jeden zdjęty, dobra, już nie będzie problemu większego. Dwóch zdjętych, dobra. Już nic, nie oberwiemy. W sumie czym się przejmuję, mam tyle życia i tyle serc wszędzie leży. Serio się przejmuję, że oberwę, wow. O, czemu ja tutaj wlazłem, czemu ja to zrobiłem? Ale to nie są skaczące, więc jest okej. Okay. Więc jest okej. Okay. Takie grubasy mogą być, wow, ale mnie przyciągnął. Podwójne przyciągnięcie! Ope! Pokój grubasów, desnej kolei, jeszcze tylko Gimpera brakuje. O, przyciąganie i skakanie, to combo. To combo. O, przyciągnął życie. Także się tylko uleczę moje jedno. Skubany. Skubany, ale to i tak ci nie pomoże. To i tak ci nie pomoże, mój drogi. Bo mam za dużo żyć. Robiliśmy się pod tanka. Jesteśmy mega tankiem. Musimy bardziej tankować niż ty, grubasie. Dobra. Jeszcze jedno pomieszczenie. Możemy rolować znowu. Opa. Nie wiem, stawiam bomby, żeby przyspieszyć, po prostu zabicie ich. Okej. Okay. Bum, bum, bum! Wybuchnij na nim jakimś. Meh. Więcej bomb.
O, pięknie. Jej, rozwalony. Rozwalony, udupiony. Opa. Hell yeah. I wracamy się. Gdzie jest ten Blue Baby? Ale mam nie farto z rolowaniem, trzeba przyznać. Co dawało nam to? Mały grzybek. Co dawał nam ten mały grzybek? Pisze mushroom, co znajdzie. Mushroom. Speed, zwiększam częstotliwość chyba. Nie. Nie, to nie daje fajnych buffów. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to. Waferu nie potrzebujemy. Waferu nie potrzebujemy zdecydowanie. Z racji tego, iż mamy efekt wafera na Virgo. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Mam zwiększone obrażenia. Nie jakoś super dużo, ale zawsze. To jest raczej dość istotne, myślę. No i dalej mamy 4 przedmioty do rolowania, co jest dobrym wynikiem. Opa. No i wszystkie staty w górę ogólnie. Sekret. Hop. Nope. Dobra, mogę się tylko w jedno miejsce. Prawdopodobnie nie uda nam się w ogóle... Nie uda nam się odblokować kolejnego rzutu kostką. Prawdopodobnie. Może się uda. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, nie? Albo zaśmieniem, biorąc pod uwagę w dniu, w którym nagrywam, hehehe. Ale mnie teraz sapa piecze, nie wiem czemu. Jakie dziwne mrowienie, to jest mrowienie bardziej niż pieczenie. Mega blast. W sumie. Dobra, zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy. W sumie mega blast mogę wziąć, bo jak będę rolować te tamte przedmioty, więc... Papa? Nope. O, spowolniony, jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda. Dobra, po tej stronie. Jej. Dobra, wezmę. Wyjebane. Mega blast. Idziemy na blue baby. Idziemy na niebieskie kobiezy. Hoppa. No, całkiem nieźle. Oj. Hoppa, dobra. Jeżeli odpali nam się Virgo, dokładnie, to forsujemy bomby. Forsujemy te wszystkie gówna. Wychodzimy z gówna, moi drodzy! Oberwałem. Wow. Nie, naprawdę ciężko przegrać w moim przypadku z moją wytrzymałością. To jest spowolnione wszystko. No proszę, te pociski lat nie dratują. Zajebista nuta. Czy oni dodali nową nutę, czy co? Ja nie pamiętam tej nuty, jest zajebista. Ja nie chcę kończyć tej walki. Jest naprawdę super, epic, epic, true epic. Podoba mi się, a próbuję w pizdu. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze mega satan, moi drodzy, jeszcze mega satan. Jeszcze mamy jedno pomieszczenie do przejścia, że tak powiem, więc będzie rolowanie kosteczką. A może nam podejdzie coś fajnego. Tilsa, czemu by nie? Jeszcze bardziej. Hopa. Okej. Okay. Oberwałem. Wyjebane. Nadaliśmy się tego unikać. A, mam Virgo, tym prędzej. Tym prędzej, moi drodzy, tym prędzej. Opa! A jednak uniknąłem. Jednak się postarałem. Czuję się dumny. Nie, ja się czuję dumny z tego uniku. To po prostu piękny unik. Dobra. Hop. Sekret Dextera jakiś. Hoppa. Ja proszę. No super. Jej. Nie wiem, rozwalę to, bo czemu by nie. Ej, ja nie mam bomb już. Jej, forsa. Z nich chyba tylko forsa leci. Mimo tego, idziemy na mega satana. Będzie wesoło. 1, 2, 3. Wezmę wszystko. I can see forever. Hmm.
Nie wiem się szukać tego. Secret from super secretu. Dobra. Jazda. Jazda! Patrz, jaki mam popieprzony hitbox. Powinniśmy stać na środku tej tego, nie? Papa! Żyj gówno. Papa? Trzeba szukać przerw. A, w sumie ja nie odpykam. Wow, dobra. Uwaga. O, bomby, super. Aaa, w stronę bombermanów. Dobra, uwaga, bo tutaj mogę faktycznie zginąć. Nie jesteśmy jakoś super przegięci. Bum, 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 bum. Jeźdź z apokalipsy, tak? Dobra, ubić. Vis-a-vis. D20 by się przydało w sumie w tym roomie. I to bardzo. A, ej, co jest? Myślałem, że obrywałem. Dobra, def, na pewno def wiem. Jakim cudem? Ta, hitboxy zapomniałem. Dobra, chociaż ten minionek wiruje ich. Ale mimo, że mieliśmy tyle roli w DL Chest, to nie mieliśmy żadnego nic konkretnego tak naprawdę. No ale było parę przedmiotów konkretniejszych, ale nie był jakiś super konkretny. Takich mega typu płaszcz czy coś. Ach, well. Dobra. Lubić teraz tego skinsyna. Powiedziałem lubić tego skinsyna? Dobra. Pędrujące strzały są for the win, oczywiście. Hopa, hopa, hopa. Jakim cudem mam to unikać? Dobra, wyjebane. Joj! A, co jest easy? Biorąc pod uwagę jeszcze te strzały moje. Dobrze, że mamy efekt wafra. Wafera. A, super easy. Pętrujące strzały for the win! A, to się jeszcze nie pojawia. A, ja nie mam bomb i tak, whatever. Teraz zwamy tego Pride'a, bo jest wolny. Znaczy szybki właśnie, co ja gadam. Właśnie szybki. Super Bomberman. Na super Bombermanie mi nie zależy. Czekajcie, mnie może jeszcze mega sezon atakować. Nie, on sobie popatrzy, po prostu patrzy. Spektator mode. Ochlul. Dobra. Pędrujące strzały, spowolnianie, jej! O, uwaga. Dobra. A, jeszcze zostałeś tylko ty. Dobra. Zadupiony. I ostatnia forma. Nie, jeszcze będą dwa anioły, upadły anioły. Oj tak, spowolnienie. I like it. Okej. Okay. Upadły anioł. Wali na boki. Te z boki wali na boki. Easy. A ten będzie walił na prawo i lewo, tak? Czy na prawo, lewo, góra, dół. W sensie. Nie, dalej na boki. Na uko, znaczy się. A nie, dobra, jak mi się świecą łapy, to wali w ten sposób. Dobra, dobra, ogarniam. Czemu sfirowany mnie goni? Nie tak działa fir, do jasnej cholery. No ale cóż. Może oni nie czują strachu, to jest taki, nie wiem. Easter egg jakiś coś, dobra. Tak. Rozwalmy mu te łapy. Dobra, uwaga. O, to suszą, nie myślałem, że aby przychodzić do kolejnej formy. Dobra, ubić go. No kuźwa macie z tym głównym. Dobra, pozbyć się jego łap. Czy on napierdziela łbem? O tak, ostatnia forma. O mój drogi. Final battle! Start! Mamy duży zasięg, mamy wszystko. Więc jazda. Moi drodzy, let's graze this shit. Okej, spowolnienie for the win. Wow, to się rozpierdziela jeszcze. Wylatuje on to pociski, nie? Chyba tak. Teraz ostatnia forma jest najprostsza chyba. Nie, no jeszcze trochę żyje. Uwaga. Wow, jak to działa? O, spowolniony ogień. Hopa. Okej. A, już ma teraz mi życie. I już widać pęknięcia, moi drodzy. O, mocno popęknięty ryj. Dobrze, to jest powolenie, I like it. W idealnym momencie. Zaskoczyło. No, tirsy mamy dużo, mam niesamowicie dużo tirsy. Mimo, że nie mam dużego laku, to jak tirsy, to tirsy. Hell yeah! Sorry, Satan, nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. O tak! Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi bardzo, ten run był bardzo zabawny. Trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.